historię naszego miasta, poznali też nasze miasto. A moja przygoda z dziennikarstwem to rozpoczęła się w 1972 roku, kiedy zostałem współpracownikiem Gazety Wspólne Sprawy i Głos. Znaczy wcześniej był Głos Zawiercia, a później Wspólne Sprawy. Moim pierwszym nauczycielem dziedziny dziennikarstwa był pan Jan Gierowski, który wysłał mnie też na Młodzieżową Przepisy Dziennikarstwa. A później, jak byłem w wojsku, to już leciało z górki za cykl wywiadów Żołnierzu Polski Ludowej, to jest Gazety Pomorskiego Okręgu Wojskowego, dostałem wyróżnienia, a także potem teksty moje się ukazywały w Trybunie Śląskiej, Wiadomości Zagłębia, Przyroda Polski, Gościniec Górnośląski, była też Trybuna Ziemi Zawierciańskiej, Korzenie, Dziennik Zachodni, teraz obecnie Głos Zawiercia, Kurier Zawierciański, także Gazeta Krakowska też tam miałem teksty, także w wielu gazetach były moje informacje. I chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, gdyż mało kto wie z naszych mieszkańców, że w 1979 roku przejechał pan rowerem z Dąbrowy Górniczej do Budapesztu. Proszę w kilku słowach powiedzieć na tą historię. Powiem tak, że kiedyś była taka tradycja, że gdy były jakieś jubileusze, to organizowano różne imprezy. W 1978 roku, gdy zakład Kumporemba obchodził 180-lecie zakładu, to z AGH z Krakowa, bo zakład był sponsorem ich wypraw do Ajakowy, do Ameryki Południowej i Północnej, miałem okazję z nimi przepłynąć Wisłę, odcinek Wisły z Krakowa do Warszawy. W 1979 roku Techum obchodził stulecie i oni zorganizowali wycieczkę rowerową, no, taką wyprawę do Budapesztu. W tej wyprawie uczestniczyło 12 osób z Dąbrowy Górniczej oraz gości niejako ja, prezes Koła Sporemny i wiceprezes z Rafametu, bo prezesem była pani, a ona akurat trochę była przy duszy, to nie była to też jechaliśmy dziennie po 80-90 km. 6 dni nam zajęła ta wyprawa. Po drodze rozwijaliśmy na namioty, jakieś tam posiłki. Potem 3 dni byliśmy w Budapeszcie, a z powrotem przyjrzał za załogę. Dziękuję bardzo za słowa i zapraszam do prezentacji. Na rąbanie. Postaram się powiedzieć taką ciekawostkę, bo tutaj na terenie naszej ziemi zawierciańskiej w okresie przedwojennym wiele miejscowości miało różne przezwiska. Ziemia Zawierciańska to piękna kraina leżąca pośrodku Jury Kartuzko-Częstochowskiej. To tutaj były kiedyś piękne zamki, pałace, dworki. W połowie XIX wieku, kiedy po terenie ziemi zawierciańskiej przejechała kolej warszawsko-wiedeńska, zaczęły powstawać nowe zakłady pracy, a te stare manufaktury, warsztaty kuźnicze czy włókiennicze przestały istnieć. Ludzie ze wsi zaczęli przychodzić tutaj do pracy, do tych większych zakładów. Często zdarzało się, że żeby pomimo wyzysku, żeby dostać się do pracy, to trzeba było majstrowi lub kierownikowi przeprowadzić krowę albo prosiankę. Kryzys światowy, który nastąpił w latach 1928-32, spowodował to, że ludzie z terenu powiatu zawierciańskiego z powrotem wracali na wieś, bo tam było lepiej przeżyć. Ziemia zawierciańska nie była ziemią szczodrą, bo tak jak mawiali rolnicy, była to ziemia pszenno, kamienno, jałowcowa. Ludzie żyli w biedzie. To też zdarzało się, że w jednych butach zimową porą wychodzili do przysłowiowego wywodka wszyscy, cała rodzina. Kromkę chleba dzielono na dzieci na kilka części. W wolnych chwilach ci chłopi siedzieli przed chałupami, rozmyślali, upatrywali wady innym osobom. I tak też dodawano im do nazwisk inne przezwiska. Na przykład Kulawy Antek, Poślawa Józka, Garbaty Franek czy Łysy Stalin. Też ludzie obserwowali
1961 roku w Zawierciu, jak utworzono ten piec hutniczy, to wytapiano surówkę żelazną. Surówka opadała na spód pieca, a na wierzchu została tam płynny żużel, czyli ślad. Brano ją do kaci, przewożono na hałdy, a tam ludzie, to była w ten czas bieda, motyczkami i kilofami wygrzebywali tą ślakę z tych resztek tego żelaza, założono do żyta, bo w ten czas tam był ten materiał żyta. Od tego procederu grzebania w szlace i wygrzebywania tego żelaza oraz że w Zawierciu większość dróg była wysypanych szlaką, Zawiercie nazwano ślacorzem. Chromowo. Kiedyś taki Jasiu chodził z Matulą po jarmarkach i handlował krowami. Matula mobilizowała go, żeby za krowę brał więcej pieniędzy, mówił, że krowa jest ciemna, choć ta krowa była wyrzucona. To też zawsze mówił, że ta krowa jest ciemna, a ludzie, żeby Jasiu, jak ta krowa jest ciemna, to ty też jesteś ciemny. W Chromowie większość chłopców miało na imię Jaś, to nazwali ich Ciemne Jasi. W Sowie była kiedyś taka sytuacja, że gdy właściciel założył tam dworek, to wydał jedyną córkę i wyprawił wesele na całą wieś. Zaprosił dostojnych gości, a że bawili się wszyscy też, byli zaproszeni mieszkańcy całej wsi. Ucztowano i pito przez kilka dni. A gdy zabrakło szlachetnego mięsa, to kazano kupić dwa żubiki i też tym mięsem poczęstowano. Wieś potem rozeszła się na tym błyskawicy, że w Zowie poczęstowano mieszkańców koniny. Od tego czasu nazywali kapki żubiki. Obrodzieniec kiedyś tam było na środku miejscowości Ogrodzieniec, wywierzysko wodne. I tam to wywierzysko ogrodziło, no bo woda w ten czas była w cenie, a była też źródłem zarażeń różnych epidemii. I wiosną, gdy po murach chodziły koty i miauczały tak głośno, że było słychać je w okolicznych wsiach, to ludzie nawet z innych wsi myśleli, że ci mieszkańcy Ogrodzieńca w nocy przemieniają się w koty i tak miało być. Przez to nazwali ich kocury. Była taka historia, że w Żygodzie szli pochnicy na Jasną Górę. Po drodze zachorował im ksiądz. Gdy weszli do Żygodu, co był zwyczaj poczęstowania ich posiłkiem i napitkiem, to potraktowali ich jako zwykłych uczniów i ich przegoniono. Oni zaczęli mówić wychyrcioki, wychyrcioki, i tak już zostało. Chociaż też potem na Żygód mówili boberki, to co otóż to przeważnie w Żygodzie szykowali bober. Lanowice. W Lanowicach kiedyś było kilka piekarni. Słynęła z pysznego chleba, a przede wszystkim z pysznych rogalików. I gdy chodzili w obnośnym handlu po Zawierciu, to wołali rogole, rogole, rogaliki. Pytali się, a skądście są? No jak to skąd? Z Blanowic. Od tego czasu nazwali ludzi z Blanowic rogole. Włodowice. Włodowice, miejscowość, gdzie ludzie zajmowali się hodowlą bydła, ale też zajmowali się hodowlą drobiu. To im przysporzyło nazwy jajcorze, bo jajkami handlowali po jarmarkach, w Żarkach, w Siewierzu, w Częstochowie, a nawet mówią, że przysypane w koszach wiklinowych sieczką włożono nawet do Warszawy. Siewierz. Siewierz zawsze się miał, słynął z tego powiedzenia, że kradnij, zabijaj, a Siewierz umie. Byli tam też bednarze, co wyrabiali beczki, cebrzyki, koła z bukowego drewna. Nazywano ich też bukowe łby. Ale to nie tylko taka nazwa była, bo Siewierz miał kilka nazw. Oni zawsze się uważali za potomków
ubliżamy. Gdy weszli do kościoła, to starali się mówić językiem literackim zamiast EUL. I mówili, przesuń się człowiekiem, czyli człowieku. I też to przywarło na to, że mówią na nich, mówili też człowiek. No i wiadomo, że słynęło tego, że na nich mówili głównie też o kursorze, no bo przedtem po ustach po jarmarka to sprzedawali ogórki i mówili, mały ogórek 50 groszy, duży ogórek złotówka, a woda za darmo. No i na koniec Poręba. Wybudowano tutaj w Porębie wielki piec, to sprowadzono ze Śląska majstrów. Majstrowie ci wprowadzili zwyczaj chodzenia w drewnianym obuwiu. To obuwie raz, że było wygodne, drugie raz, że było tanie i ludzie się przyzwyczaili, że w tych butach, tak zwanych trepach, człepali od rana do wieczora po Porębie, przez to nazwali ich trepiarzem. No i jeszcze powiem taką rzecz, że tutaj dzielnice Poręby też miały swoje przezwiska, bo na przykład na mieszkańców Dziewsiarzy mówili Miedlorze, na mieszkańców Kierżuli mówili Cygany, Cyganki, na mieszkańców Krzewiędy mówili Żydy, na mieszkańców Nowej Wsi to mówili Praga, bo była za rzeką, no i na mieszkańców Gminy mówili Garosy. Dziękuję. Dziękuję.